Obsługa jest bardzo prosta. Po uruchomieniu się przechodzimy do ekranu głównego, widocznego. Mamy spis wszystkich książek. 30 nowych tabletów, 30 czytników e-booków oraz 15 urządzeń Czytak jest już dostępnych dla mieszkańców w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Kota studiującego jakąś mapę. To duży technologiczny krok naprzód jaworznickiej czytelni. Czy tak jak pozostałe te urządzenia tutaj, które widzimy, są wypożyczane na okres 30 dni z możliwością prolongaty o kolejny miesiąc. Jedynym tylko takim wyjątkiem są tablety, które są do skorzystania tylko tutaj u nas na miejscu. Urządzenia mają trafić nie tylko do młodych osób, ale także seniorów, którzy chcieliby się zaznajomić z nowoczesnym sprzętem. Do użytku udostępniono 30 tabletów firmy Lenovo oraz 30 czytników e-book. Wybieramy daną pozycję, wystarczy po prostu kliknąć na ekranie. Tutaj możemy połączyć się z internetem, możemy słuchać muzyki, oprócz tego, że słuchamy sobie tych pozycji, które są tutaj zgrane na to urządzenie. Możemy robić sobie różnego rodzaju notatki. Przejście do następnej strony, mamy do wyboru albo kliknięcie w ekran, albo kliknięcie w przycisk na dole. Czytniki e-book można wypożyczyć do domu i swobodnie z nich korzystać, natomiast tablety są dostępne tylko do użytku w bibliotece. Na czytniki zostało wgranych kilkadziesiąt książek. Jak na razie są to głównie najbardziej znane utwory, jak choćby Chłopi Władysława Reymonta. Staramy się wgrywać na te urządzenia kilkadziesiąt co najmniej książek, w zależności od potrzeb oczywiście naszych, czy też preferencji czytelniczych naszych użytkowników. Z tym, że muszę zaznaczyć, że naszym zadaniem jest promowanie tutaj literatury przede wszystkim klasycznej, ponieważ to wiąże się z lansowaniem książek z domeny publicznej, czyli tych, które mają uwolnione prawa autorskie. Biblioteka nie wyklucza jednak poszerzenia oferty. Ciekawym urządzeniem jest tak zwany czytak. Zawiązując swój najnudniejszy krawat, a pani Dursley wyrwała się na chwilę z domu na plotki, gdy tylko udało się jej wepchnąć wrzeszczącego Dudleya do dziecinnego krzesła na wysokich nogach. Czytak przypomina właśnie swoją wielkością ten telefon komórkowy. Jest bardzo prosty w użyciu. Odczytuje pliki w formacie MP3, również w standardzie DAISY. To małe, przenośne, przypominające telefon komórkowy urządzenie jest przeznaczone głównie dla osób starszych i niedosłyszących. To dzięki niemu można posłuchać audiobooków. Jego obsługa jest bardzo prosta. Książki wgrywa się za pomocą karty pamięci. Z urządzeniami mieszkańcy będą mogli się zapoznać już podczas niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O 8:30 pan Dursley chwycił neseser, musnął wargami policzek pani Dursley i spróbował pocałować na pożegnanie Dudleya. W dniu 24 finału pracownicy biblioteki będą uczyć każdego chętnego mieszkańca obsługi urządzeń oraz zachęcać do korzystania. Jest to proste i każdy, wydaje mi się, czytelnik nie będzie miał problemu z posługiwaniem się tych urządzeń. Jeżeli takie byłyby, to bardzo chętnie wszystkich czytelników zapraszamy właśnie tutaj do działu multimedialnego i odpowiemy na każde pytania. Urządzenia udało się zakupić dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przekazało na ten cel 60 tysięcy złotych.